O, i taki oto wstęp. No. HD28. Martina. Dzień dobry, Robert Słucki, Kamil Badziech. HD28. Przykro mi, jak mam powiedzieć 3.0, ale... Nie, to jest OM28. OM28. Tak, witam cię, Kamil. Tak jak zauważyłeś, to są Dreadnought i orkiestra. Model. Model. Dwa różne kształty, dwie różne historie w naszych rękach. Mamy potężne brzmienie i troszeczkę mniej potężne, subtelne, ale jakże doskonałe. Pogramy sobie na tych dwóch instrumentach dzisiaj. Pokażemy wam, jak brzmią, jaka jest różnica i do czego właściwie są przeznaczone te instrumenty. No. Może się okazać, że do wielu różnych zastosowań muzycznych, nie tylko kameralnych, nie tylko do śpiewu, ale też i świetnie w jakichś tam składach amplaktowych, rock'n'rollowych. Ale tu powiedziałeś dwie różne historie. Historia jest jedna. 1833 rok powstaje firma Martin. Jest cały czas do dzisiaj w rękach tej samej rodziny. Rodziny Martin. Szef się nazywa zawsze Martin, Christian Fryderyk. Tradycja rodzinna zobowiązuje. Nie produkują w Chinach, to powiedzmy. Produkują u siebie i w Meksyku. I w Meksyku. Tańsze modele robią w Meksyku, ale ta fabryka już świętuje tam chyba z 25 tak. czy 30-lecie. Także to jest też, fabryka w Meksyku jest też, ma swoje tradycje. Oczywiście dużo większa ma tradycja fabryka w Stanach. No, dużo większe tradycje. To jest właśnie pancernik, taki jaki masz w ręku, no to tak, już jest 100 lat kształtu. 100 lat kształtu, ponad. Ponad 100 lat. Ponad 100 lat kształtu. Jest to firma, która wymyśliła ten kształt. Co mamy w tej gitarze? Rok, model z roku 2019, więc mamy piękne, później umieścimy może jakieś tam szersze spojrzenie na ten temat, ale pięknie skalopowane belki. U ciebie i u mnie są. No. Co to znaczy te skalopowane? Powiedz, Kamil. Beleczki skalopujemy, czyli wybieramy drewno w pewnych punktach jeszcze w odpowiednich wyliczonych łukach. To robi doświadczony lutnik, który dostraja płytę wierzchnią. Czyli jest to ręcznie robione. Tak, jest to ręcznie robione. Tak. On opukuje, słucha, dostraja tą płytę wierzchnią, żeby belki ją mniej usztywniały, żeby dała z siebie jeszcze więcej dźwięku. Ale powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Czy nie jest tak, że belka też jest osłuchiwana? Jest. Jest osłuchiwana. Ona musi współgrać z przednią płytą. To jest bardzo istotny element. W dobrej firmie każda część gitary, jeżeli to jest tylko drewno, jest odpowiednio sezonowane, klasyfikowane, osłuchiwane, to co się dzieje we wszystkich w sumie szanujących się firmach. No to Martin ma największe składy i najlepsze składy drewna. Można trafić na gitarę, której płyta wierzchnia kilkadziesiąt lat czekała na to, żeby została użyta. Świetnie. I nie jest to sztucznie sezonowane, jest to naturalnie położone, położona deska w jakichś tam swoich warunkach, która spokojnie do tego dochodzi. Czyli ten tak zwany proces postarzania drewna, taryfikacji nie występuje w firmie Martin. Wszystko się dzieje naturalnie. Nie, tu się drewno starzeje naturalnie. Naturalnie. Czyli jak jest w rodzinie, to już rodzina zbiera materiał z pokolenia na pokolenie po to, żeby zbudować w którymś pokoleniu kolejny instrument. Fajne, to jest świetne. Hołd tradycji, jest jedna. Ja tutaj ci wpadnę, tak słyszałem takie hasło, że jak teraz możemy tak drewno pięknie rozgrywać, postarzać, to niedługo wszyscy będą robili takie same dobre gitary. Ja bym to odniósł do biżuterii. Umiemy już robić diamenty sztuczne, ale naturalne są cały czas droższe. Okej. Okay. Jak się ma ten instrument? Zagrajmy coś. Jeden do drugiego. Jeden i drugi pachnie. A, no właśnie. Słuchajcie, jeżeli będziecie w sklepie muzycznym jakimkolwiek, weźmiecie nowego Martina, jest nie wstydem na początek wąchać gitarę. Dobra gitara zawsze pachnie. Więc ja nie mogę sobie tej przyjemności odmówić. Jak brzmi? No nie umiem grać tak ładnie jak Robert, zagram z tych moich klimatów bardziej folkowych. Co możemy z tej gitary, mówiąc brzydko, wycisnąć? Thank you.
Tak, i mamy troszeczkę subtelniejsze brzmienie w tym instrumencie, ale większa chyba selektywność. Większa selektywność, nie ma aż tak potężnie zbudowanego basu. Ładniej wydany środek, który daje całą plastyczność tego instrumentu. Masz kostkę? No jak to? Oczywiście. Zagrajmy kostką ten sam akord, G-dur. To jest najbardziej G-dur. Częsty akord przez gitarzystów. Zagram go ja, posłuchajmy sobie, a później Kamil. Jeszcze raz go zagram. Fajnie. Ciągnie. Ciągnie. Super. No dobrze, teraz ja to zrobię. Tutaj... Jasne, jaśniejsze brzmienie. Daj kostkę. Wynik kostki, właśnie. A teraz zmieniamy kostkami. On ma cieńszą kostkę, ja mam grubszą kostkę. Teraz zrobimy to samo. Od razu się pojawiło więcej górki. Tak. Bardziej czytelny środek. Jasne, a teraz ty cieplejsze. U mnie w tym momencie więcej środka, tego niskiego, fajnego, ale tak. Góra cały czas jest zachowana. Tak, ale oba instrumenty ciągną dźwiękiem. Tak. Oba instrumenty świetnie. To nie są rozegrane instrumenty. To są instrumenty z tego roku. Więc ten instrument jest nierozegrany, powiedzmy sobie jasno. On dopiero zacznie rezonować po jakimś... No to jest świerk. Świerk się dłużej rozgrywa niż ciemniejsze drewno, niż cedr czy jakikolwiek machoń. I w związku z tym to za, nie wiem, rok, półtora ta gitara będzie brzmiała jeszcze potężniej. A za 10 lat? A za 10 lat. Słuchajcie, bezcenna będzie. Tak, istotne jest to, że Martin to nie jest tylko gitara, to jest po części filozofia życia, a po części też dobra inwestycja. Są to jedne z tych instrumentów, które raczej, tak, zamieniłem się kostkami, raczej nie tracą na wartości. A wręcz niektóre egzemplarze, modele produkowane w krótszych seriach są potem kolekcjonersko poszukiwane i uzyskują naprawdę wysokie ceny. Mówiliśmy o tym, że są to świetne instrumenty. Krótko przybliżymy ich budowę. Przód świerk sitkajski i u mnie u Roberta, no bo jest tak to jest. Ta sama seria 28. Jedna z najbardziej klasycznych serii Martina. Podobny mamy binding. Tak, też. Taką śledziową oś, jak to oni mówią, czyli herring. Dokładnie. Boki i tył, piękny palisander indyjski. Tak jest, też z taką piękną rozetą, która dzieli na pół. Tak. Powiedzmy sobie, też mamy taką osłonę stopki. Machoniowy gryf, satynowany, czyli taki, on właściwie nie jest taki stricto matowy, jest chyba taki półmatowy, tak mi się wydaje, czy nie? W każdym razie jest bardzo przyjazny dla ręki. Bardzo, bardzo. Nie jest zimny. Świetne klucze. Fantastyczne klucze Schellera, firmy Scheller. Od wielu lat współpraca między Martinem a Schellerem następuje i tutaj Scheller dostarcza klucze najwyższej jakości. Tak, ale zauważ, że teraz jest już, robi się powrót do kluczy retro. Kiedyś te klucze otwarte były uważane za mniej precyzyjne. W tym momencie ta technologia tak się dotarła. Ale chodziło o te kompozyty, które korodują, o ten materiał, który korodują. Tak, się niszczyło. W tym momencie to już dużo lepiej wygląda. Jest charakterystyczna kostka tutaj na łączeniu gryfu z główką. Kiedyś miała swoje wytłumaczenie tym, że kiedy regulacja była od strony główki, to było najsłabsze miejsce w całej gitarze. Tak, potrzebne było wzmocnienie. W tym momencie tradycja zobowiązuje, że została. No tak, jak regulacja była z tej strony, to trzeba było wzmocnić tą część. Heban na mostku, na podstronnicy. Kość na siodełku i na strunniku. Tak, czy to jest naturalna kość, raczej nie? Naturalna. Naturalna? Aha. Naturalna. Tutaj akurat Martin w przypadku serii 28 już nie stosuje zamienników, tylko daje to, co najlepsze. Rozumiem. Czyli mamy kość na siodełku, kość na strunniku, mostku, tak. Na podstrunniku. Zatyczki są z ABS-u, one są plastikowe, to jest też wysokiej jakości. I widziałem, że tobie nie dali kołka do zawieszenia paska. O! No zobacz, nie masz z tyłu. A, w tym sensie, no tak, no wiadomo. Martin ma jeszcze taką charakterystyczną rzecz, że dla osób, które kupują gitarę akustyczną,
Nie ma kołka. Nie, to chyba elektro. Kołek jest w futerale. Kołek jest w futerale. Można sobie włożyć kołek, a można sobie włożyć elektronikę też w tą gitarę i nie trzeba wiercić otworu. Tak mocno. Trzeba go jakoś rozwiercić chyba. Trzeba go delikatnie rozwiercić. Delikatnie. Nie trzeba wyrywać tego kołka wklejonego. Ale nie przejmujcie się, że nie ma tego kołka. Kołeczek jest specjalnie dodawany. Może zaraz go wyjmiemy i pokażemy. Dobra, spróbuję tak szybciutko. Myślisz, że nam na słowo nie uwierzą? Kołeczek jest zapakowany w taką oto torebeczkę. Wyjmujemy. A tam jeszcze kluczyk od futerału. Ale to jest kołek. Kołeczek jest słusznej, to jest zaczep na pasek, taka tradycja. Kiedyś tylko i wyłącznie takie były zaczepy, jeżeli ktoś sobie życzy, żeby zainstalować strap lock, czyli specjalny kołek, który ma w sobie jeszcze, znaczy kołek, specjalny zaczep, który ma w sobie jeszcze, myśli się, można zainstalować go do paska i dzięki niemu pasek jest zablokowany. Blokada paska z blokadą, że tak powiem, zaczep z blokadą, strap lock. To można go też umieścić w tej gitarce zamiast tego kołka, więc jest dowolność. Martin daje nam dużą dowolność, więc to nie jest dziura przypadkowa. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz w gitarach Martina, jeżeli nie jesteście pewni, czy wasza gitara jest oryginalna, czy jest oryginalna, ciężko będzie to do kamery pokazać, ale każdy Martin ma w środku na klocku łączącym gryf z pudłem wybite. Jaki to jest model? Tutaj mniej więcej. Tak, dokładnie tam do przodu. Jaki to jest model? Tutaj i z tyłu na stopce. I numer gitary jest wybity. Po numerze gitary możemy stwierdzić, w którym roku ta gitara była produkowana. Tak jest. I raczej, no starałem się trochę ten świat poprzeglądać, raczej w podróbach pochodzących z krajów z innej półkuli niż Stany Zjednoczone, nie znalazłem tych cech szczególnych. Także po tym możecie te swoje gitary rozpoznać. No dobra, wracamy do brzmienia, Robercie. Ja proponuję, żebyś trochę pograł na dreadnocie. Posłuchajmy, jak brzmi prawdziwy pancernik w bardzo dobrym wydaniu, bo w sumie modele D28 i HD28 to jest marzenie wielu muzyków folkowych, kantrowych, rockowych, potęga brzmienia. Tak, a właściwie to jest klasyka bluegrassu. Mała, ale daje radę. Daje radę. Grasz dosyć głośnym. Dosyć głośnym dźwiękiem, dlatego jasna kostka ma i bardziej elastyczna daje możliwość większego ataku. Tu ja muszę mocno kontrolować grubą kostką granie tego, ale bardzo fajnie się odzywa ta gitara. Czekaj, ale zmieńmy to. Zmieńmy. Jasną kostkę weźmiemy na dużą, a potem ty weźmiesz tam swoją grubą kostkę, albo proszę. Zdecydowanie ten siadaczek fajnie wychodzi. To już ten bas poszedł mocny, ale to właśnie charakterystyczne w składach bluegrassowych, że pięknie, mocno chodząca gitara. Zresztą, jak popatrzycie w skład bluegrassowy, często jest tak, że ten
D28, to widać od razu po bindingu białym dookoła pudła, na przykład, że to jest D albo HD28, jest bardzo często stosowany. Jeżeli mają składy mocno gitarowe, czyli na przykład 2-3 gitary chodzące, bardzo często nam się pojawia jeszcze D18, dlatego że 18 jest robiona, już kolejna taka kultowa seria Martina jest robiona z mahoniu. Mahoń daje nam bardziej ciepłe środkowe pasmo, bez takiego twardo postawionego basu, jak daje palisander. I te dwie gitary się wtedy genialnie wypełniają. Czyli mówisz mahoń i palisander, gitary, które mają z przodu sitkę, tak, a ale z boku różnią się z tyłu samymi bokami. I naprawdę różnica między tymi dwoma drewnami w przypadku Martina, gdybyśmy wzięli 18, 28, 28 mamy, 18 może do nas dotrze, jest to takie zestawienie, że tutaj od razu słychać, na czym polega różnica między gatunkiem drewna, jak to wpływa na brzmienie. I one się świetnie wtedy uzupełniają. Fajnie. Te modele, w stosunku do starszych modeli, w nich z 2019 roku, przypomnijmy jeszcze, jest poprawione belkowanie. Belkowanie X, które jest charakterystyczne dla Martina, jest przesunięte w stronę otworu rezonansowego jeszcze bardziej, uwalniając tylnią płytę i dzięki temu to brzmienie jeszcze jest potężniejsze. Wcześniej rozmawialiśmy z przedstawicielem Martina, z Marcinem Kirchensteinem, który powiedział, że bardzo ciekawą rzecz, że firma Martin, która jest bardzo mocno ugruntowana w tradycji instrumentów, swoich instrumentów, zdecydowała się na taki krok modernizacji swoich instrumentów. To jest duże wyzwanie dla firmy, żeby poczynić taki ruch, żeby jakby ulepszyć coś, co niektórych zdaniem jest bardzo doskonałe. To znaczy, no tak, ale zagłębiając się w tradycję całej firmy, nawiązują do belkowań, które funkcjonowały w latach 30., 40., 50. Oni mają taką masę swoich doświadczeń, w sumie prawie 200-letnia tradycja. Tak dużo różnych rzeczy robili, że powracają częściowo do belkowań, które były stosowane w dużo wcześniej budowanych modelach tych gitar, kilkadziesiąt lat temu. Chociażby z tego względu, że na przykład się zmieniają gusty muzyków znowu, więc trzeba tą gitarę w jakiś sposób dostroić do obecnych czasów. Był czas, że osiemnastki miały cofnięte belkowanie, dawały więcej środka, mniej basu. Kiedy muzycy zaczęli narzekać, że osiemnastka jest za bardzo środkową gitarą, że czegoś im brakuje, Martin od razu zareagował. Kilka lat temu pojawiła się seria 18 New, która miała to belkowanie już przesunięte i ten bas się od razu pojawił od niej. Tak, za dwa lata temu było chyba. Dwa, trzy lata temu, dokładnie. Także, także jest to firma, która przy swojej tradycji, swoim doświadczeniu pięknie reaguje też na hasła, które płyną ze świata. Dbają o swoich użytkowników, nie powiem klientów, powiem użytkowników, bo to jest tak, że tak naprawdę posiadacze Martina to w pewien sposób jest taka lekko zeszpirowana rodzinka. A jeszcze jest jedna rzecz taka, o której nie powiedzieliśmy wcześniej. No. Zmienił się też strój. Kiedyś był troszeczkę niższy, on pływał bardzo, tak. Był nieustabilizowany, mówimy o jak Martin zaczynał te 200 lat temu, więc kiedyś inaczej się strojono gitarę od innego wzorca dźwięku, od innego A. Tu mamy 440, tam mogło być 432, mogło być nawet niżej, 411, już tak ogólnie. Bywały też wyższe stroje w swojej historii, natomiast chyba strojono niżej instrumenty, tak mi się wydaje. I tu są struny bardzo grube. Jedne z grubszych, które są dostępne na rynku, to są 13. 13,56. 13,56. Tak, ty też masz 13. Też masz 13. A to dlatego tak wygodnie było. Nie czuć tego w ogóle. Nie czuć tego, że jest tak gruby, tak gruba struna ustawiona na gryfie. Więc no, fantastyczna. I ja nie ingerowałem w ten instrument. Myśmy go wyciągnęli. Powąchali. Powąchali i nie było ustawiane nic zupełnie. To tak jak fabryka dała, tak ten instrument. To jest to wszystko cało wygodnie. Nie byłbym w stanie zagrać dużo różnych fajnych takich gdzieś tam swoich tych rzeczy. Te wszystkie takie smaczki.
tak dalej. To są dosyć fajne klimaty, gdzie przy bardzo dużym, twardym naciągu nie do końca byłoby to możliwe, żeby tak zagrać. Chociaż nie jest to super szybka gitara, w sensie tu trzeba się, można ją troszeczkę sobie obniżyć, można jeszcze ją dopracować, żeby była to gitara do fingerstylu, ale personalizacja instrumentu jest konieczna, jeżeli ktoś kupuje nawet gitarę czy za 1000 zł, poza to za 10 tysięcy. Gitarę. Tak, tak. Jak kupujemy gitarę, zawsze ją ustawiamy pod siebie, to jest istotne. Robert, ja proponuję tak, jakiś po ładnym akordzie na koniec, żeby sobie to popłynęło. Nasza rada dla Was. Szukajcie dobrych gitar w sklepach muzycznych i przede wszystkim nie bójcie się prosić sprzedawców o to, żeby Wam dali te gitary do ręki. To nie jest istotne, czy chcecie je kupić, czy chcecie ją tylko dotknąć. Bez dotknięcia, bez spotkania się takiego face to face, nie tworzą się marzenia, albo inaczej, te marzenia trwają, a się może okazać, że marzenie to nie jest to, czego byście szukali. Więc po prostu gitary należy brać, należy je wąchać, opukiwać, szarpać struny, bo wtedy się nasze horyzonty rozszerzają, bardziej wiemy, co nam się podoba, czego szukamy. A teraz to co? Po małym G-durze? Po małym G-durze. Po małym G-durze.